Poniedziałek, piąty tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z pierwszej Księgi Królewskiej mamy opis przeniesienia Arki Przymierza do świątyni, którą zbudował Salomon. Przepiękna liturgia, tańce, śpiewy, składane ofiary. Widać, jak Bóg był ważny w życiu Izraela. A ciekawe jest to, że do Arki Przymierza włożono tylko i wyłącznie dekalog, dwie tablice kamienne, które Bóg otrzymał od Mojżesza, na których wypisano 10 słów. Mogło być więcej rzeczy, ale opisuje ten fragment, że w arce znajdowało się tylko 10 przykazań. Nie było nic w arce oprócz dwóch kamiennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod Chorebem, tablic przymierza, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z Egipcji egipskiej. Może to jest taka rzecz dosyć podstawowa, ale warto by sobie powiedzieć, że tablice z 10 przykazaniami, czy 10 przykazań, to jest naprawdę kręgosłup moralności. To jest fundament. To jest fundament. I wystarczyłoby naprawdę żyć 10 Bożymi przykazaniami, żeby na tym świecie było dużo więcej szczęścia. Gdybyśmy się nie zabijali, gdybyśmy nie cudzołożyli, nie byli niewierni w naszych związkach, gdybyśmy nie kradli, nie oszukiwali w sądzie, gdybyśmy nie zeznawali fałszywie, gdybyśmy panowali nad naszymi pożądaniami, gdybyśmy też szanowali naszych rodziców i pamiętali też, że jest Bóg, że jest jeden Pan Bóg i On nas ostatecznie będzie sądził i też trzeba Mu trochę czasu poświęcić, życie naprawdę byłoby inne. Problem jest to, że my czasem robimy wszystko, żeby złamać przykazania, albo żeby ominąć, albo żeby się usprawiedliwić, że no ja musiałem, takie były konieczności, albo takie były rzeczy, zamiast całą energię włożyć w to, żeby te przykazania zachować, żeby sobie powiedzieć z głębi serca, nie, to jest podstawa. Tak jak są pewne podstawy w jedzeniu, tak jak są pewne podstawy w leczeniu, tak są pewne podstawy w moralności. Nie ma kręgosłupa moralnego, nie ma siły duchowej w człowieku, jeżeli nie chce zachować tego, co było w arce, nie chce zachować 10 przykazań. Psalm 132 opowiada o przeniesieniu arki do świątyni i na końcu psalmista mówi tak: przez wzgląd na Dawida, swego sługę, nie odtrącaj oblicza swojego pomazańca. Psalmista zdaje sobie sprawę, że Bóg jest obecny w świątyni. Zdaje sobie sprawę, że z tego względu trzeba śpiewać, z tego względu kapłani mają się udziać w sprawiedliwość, z tego względu jakoś może jest świadome, że jest blisko Pana Boga, kiedy znajduje się blisko świątyni. I wie, że nie ma większego szczęścia niż to przekonanie, że Bóg jest blisko nas. Ale nie chce, żeby nas Bóg odrzucił. Nie chce być odrzucony od Boga, który jest mocą, który jest spokojem, który jest chwałą. Nie chce być. I można by powiedzieć, no jak to, no wystarczy, że się będziesz modlił, wystarczy, że będziesz wierny. Ale psalmiście pewno nie o to tylko chodzi. Chodzi mu też o to, o takie doświadczenia, w których można mieć poczucie, że Bóg nas porzucił. Tak jak Jezus, który przecież był świętym, który był niewinnym, który był nieskalanym, a jednak mówi na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Można być bardzo dobrym człowiekiem i można postarać się wszystko zrobić w życiu dobrze, a jednak człowiek może przejść jakieś takie trudne doświadczenie, w której będziesz miał poczucie, że Bóg cię odrzucił, poczucie, że nie jesteś blisko Pana Boga tak, jak mogłaś być wcześniej. Prośmy Pana Boga, módlmy się o to, żeby nam Pan Bóg dodał sił na ten czas próby. Módlmy się też o to, żeby ta próba nie przychodziła za często. Módlmy się o to, żeby może w ogóle nie przyszła, żeby jednak to życie przeżyć z taką świadomością, że Bóg jest blisko nas. Bo całkiem inaczej się żyje, kiedy mam świadomość, że Bóg jest blisko nas. Ewangelia opowiada o Jezusie, który z uczniami przybywa do innego miejsca, ludzie się dowiadują i przynoszą chorych, prawie wszyscy przynoszą chorych. Zbiegają się z całej okolicy, żeby przynieść chorych, bo są przekonani, bo wiedzą o tym, że Jezus chorych uzdrawia. I myśląc dzisiaj o tym, to z jednej strony trzeba powiedzieć, że może dlatego ludzie nie przynoszą chorych do Jezusa, bo są lekarze, uzdrawiają oni chorych, ale też dlatego, że nie widzą, żeby Jezus uzdrawiał. Jeśli gdzieś uzdrawia, jeśli są jakieś msze uzdrowienia, jeśli słychać jakieś świadectwa, to rzeczywiście ludzie tam jeżdżą i z dalekich stron, i autobusami, i samochodami, i po prostu ludzie chcą tam być. Ale jeżeli też ludzie nie przychodzą do Jezusa dzisiaj, to też dlatego, że nie są przekonani, że są chorzy. Zwłaszcza jeśli chodzi o choroby ducha, że my bardzo często nie jesteśmy przekonani, że jestem chory, jestem grzesznikiem, mam do tego prawo, to ja mam decydować, co jest dobre, co złe. Jakby nie widzę swojej nędzy.
To nie jest tak, że ludzie odchodzą od Pana Jezusa dlatego, że się Pan Jezus nie jest już atrakcyjny, ale dlatego, że bardzo często oni nie czują potrzeby, że nie widzą w Nim lekarza dusz. Po co mam do Niego pójść, jak ja uważam, że jest wszystko w porządku? I tak jak zdrowi nie potrzebują lekarza, tak dopóki człowiek w życiu nie doświadczy nędzy, nie doświadczy jakiegoś po prostu dna albo nie doświadczy jakiejś takiej duchowej potrzeby, sensu tego życia, to może nie pójść do Chrystusa. Bo ten nie będzie mu się wydawał w ogóle potrzebny. Trzeba rozumieć to, żeby z jednej strony nie dziwić się ludziom, że nie biegną do Jezusa, jeśli nie czują się chorzy, a z drugiej strony no, trzeba zadawać sobie to pytanie, czy jakoś ułatwiamy Chrystusowi uzdrawianie ludzi i czy ułatwiamy ludziom rozpoznawanie w sobie potrzeby Chrystusa. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.